Wyszliśmy nowi na was w kolejniku na moim kanale. Właśnie zakończył się mecz Championship między Wigan Athletic a Hull City. No, zwyczajny mecz, drużyny obecnej w środku tabeli. Jest jedno wielkie zaskoczenie, że mecz zakończy się wynikiem, uwaga, zwycięstwem Wigan Athletic 8-0. W pierwszej połowie Wigan prowadziło 7-0. Ja bym tego meczu, no, nie wiedziałbym, że taki mecz, że taki wynik jest, że ktoś na grupie jednej ekipa fantazy nie wstawił zdjęcia z tym, że z wynikiem przewyższył 7-0. Myślałem sobie, co? Hal. Hal to jest naprawdę drużyna była grosika, grali w Premier League. I tak w dupę dostają? Przepraszam, to w nic swoje, tak w dupę dostają. I to jeszcze w takim wysokim poziomie, jedynie chyba w na takim wysokim poziomie, jakim jest Championship, takie wyniki nie są jakieś częste, ale aż 8-0, jeszcze 7-0 do przerwy. Naprawdę wynik totalny, kosmos. Nastrzelali im, kurde, do przerwy 7-0. Normalnie jak Polska z Haiti w 82. I kurs na Hull City w, jak było, wiecie, 7-0 jeszcze, nie, 8-0, to kurs na Hull City wynosił jeszcze 5-0-0, 5,00. A nagle, jak chyba, i nagle skoczyło na 21. Więc jest to moim zdaniem bardzo dziwne. Piłce to już takie cuda, ale aż takie, to tego nie wiedziałem. A wy co o tym meczu myślicie? Piszcie w komentarzu. Do zobaczenia i na razie. Elo.